Dzień dobry. Zaczynamy wtorek, czyli pierwszy dzień konkurencji jednodomenowych. Dzisiaj roboty będą jeździć równolegle, jeździć pływać, bo mamy równolegle 5 slotów dla robotów podwodnych i 2 serie po 3 sloty dla robotów naziemnych. My jesteśmy 2 razy drudzy, więc za chwilę zaczynamy. To znaczy będziemy jeździć o 11, natomiast mamy jeszcze chwilę przed tym. W planie jest godzinny briefing, co bardzo mnie zaskakuje czas tego briefingu, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to tyle nie będzie trwało. Jedziemy. Już po pierwszym przejeździe robot lekko został zmodyfikowany, zrobiliśmy flipa, straciliśmy kamerę i tak dalej, więc bez kamery jechaliśmy i bez kamery nawigacja bez błędu. Pojechaliśmy w parku, w budynku, bo my nawigujemy na chmurze punktów. Widzimy lokalną chmurę punktów z robota i na podstawie tej wiedzy, czyli tak naprawdę metrycznej informacji, co jest dookoła, jesteśmy w stanie wysyłać robota i on dojeżdża tam, gdzie go wyślemy, więc generalnie taka półautonomia nie zawodzi. Natomiast teraz musimy przywrócić kamerę i tutaj się zastanawiamy, jak to zrobić. I kamera jest wykorzystywana do automatycznego rozpoznawania obiektów. Czyli coś, co już tam w zeszłym roku i 2 lata temu uruchamiałem na zawodach i działało to całkiem dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem już po 2 trialach dzisiaj. Za drugim razem udało się uruchomić kamerę, udało się przejechać robotem bez żadnych zaskoczeń. Także wyszło bardzo dobrze. Co do sieci neuronowych, które działały rok temu czy 2 lata temu, tym razem no nie bardzo. Inne ustawienia kamery, jasności i tak dalej, to naprawdę jest problem. Tym bardziej, że zbiór danych do nauczenia sieci neuronowych był dość ograniczony. Jeszcze lata mi tu helikopter. Mam nadzieję, że go mocno nie słychać. No ale zobaczymy. Jutro ciąg dalszy, jutro też jednodomenowe zawody, czyli będziemy sami konkurować, a w czwartek, piątek odbędą się już dwudomenowe, więc będziemy współpracować z naszym wodnym zespołem. Co do 2 innych zespołów lądowych, no to oczywiście telerob, czyli roboty z gąsienicami i chwytak, pełna profeska, to jest produkt od wielu lat. Tak jak wspominałem wcześniej, no to właśnie ten pan, który tutaj przyjechał z tego zespołu od 2006 jest na zawodach, więc pełne doświadczenie i na pewno wygra. Jeśli chodzi o drugi zespół, który oprócz nas występuje, no to jest tam 6-kołowiec. Bardzo mały, powiedzmy w skali 1 do 10, coś tego typu. 6-kołowiec i jakoś tam sobie jeździ. Nie jestem jeszcze świadom, jakie wyniki miały te zespoły. Dam znać, jak się dowiem. Dziś wreszcie udało mi się przesłać 4 filmy na YouTube'a. Powoli je udostępniam, upubliczniam. Także nadrabiam zaległości. Udało się udostępnić pierwsze filmy. Jutro pojawi się ich więcej. Zamykam ten dzisiejszy dzień. Okazuje się, że nie tylko nasz robot ma problemy, natomiast te podwodne roboty mają podwodne problemy, czyli przecieki. I zdaje się, że to w większości drużyn. Generalnie wydaje mi się, że robotyka naziemna jest troszeczkę prostsza, bo jeżeli na przykład bateria się zużyje, nie mamy żadnego zagrożenia. Tak jak jest na przykład przy dronach. Drony mają ten problem, że trzeba uważać na baterię, bo może po prostu dron spaść, nie? W robotach podwodnych znowuż mamy przecieki, to jest jakiś koszmar i też dość trudno jest nawigować, z tego co widzę. Trudne są te techniki. Natomiast robotyka lądowa, tam jest znacznie mniej problemów, natomiast to, co się może stać, to co się stało w naszym przypadku, robot może się przewrócić, odwrócić do góry nogami i wpaść na sensorykę.
Także, znaczy to nas też nie powstrzymało. Dzisiejsze dwa przejazdy to pierwszy z nich zrobiliśmy bez kamery w ogóle. Także sterowaliśmy robotem na chmurach punktów, a w drugim przejeździe dodaliśmy już kamerę. Udało się. Jest już wieczór, zbieram się do spania. Jutro trzeci? Drugi? Jutro środa? Środa, drugi dzień pojedynczych triali, w sensie jednodomenowych. Startujemy my pierwsi z rana, a po południu mamy drugi z trzech slotów. Także postaramy się jeszcze coś tam poprawić, przygotować sieci neuronowe, żeby lepiej wykrywały obiekty, bo obecnie no, szału nie ma. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc do zobaczenia jutro.